Pojawiło się nowe narzędzie pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Do kogo kierowana jest ta pomoc? Kto może skorzystać? Jak duże zainteresowanie w powiecie jaworskim? Szanowni Państwo, nowelizacja ustawy tzw. covidowej w grudniu ubiegłego roku 2020 wprowadziła tarczę antykryzysową 6.0, w ramach której przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu, jakim jest dotacja w kwocie do 5 000 na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Z dotacji tej mogą skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września prowadzili działalność gospodarczą, nie zawiesili ją w określonych działach gospodarki, czyli muszą mieć PKD przeważające, które jest zawarte w ustawie zmieniającej ustawę covidową. Numery PKD tam są wyszczególnione tych branż, które zostały jesienią dotknięte przez pandemię i były po prostu, musiały ograniczyć swoją działalność gospodarczą. Dotyczy to m.in. branży gastronomicznej, hotelarskiej, fitness, a jeżeli chodzi o handel, to handel na straganach i targowiskach. Ale szczegóły są zamieszczone w naszej znowelizowanej ustawie. Żeby móc ubiegać się o dotacje, należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Wniosek tylko i wyłącznie należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez praca.gov.pl. Wnioskodawca, który będzie wypełniał wniosek, musi mieć podpis elektroniczny lub zaufany profil. Nie przyjmujemy wniosków papierowych. O dotacje mogą się ubiegać przedsiębiorcy, których dochód w miesiącu październiku lub listopadzie 2020 roku w porównaniu do tych samych miesięcy poprzedniego roku spadł przynajmniej o 40%. Kwota dotacji nie może przekroczyć 5 000. Po upływie 3 miesięcy od daty udzielenia dotacji, jeżeli przedsiębiorca będzie dalej funkcjonował na rynku pracy, dotacja zostaje umorzona. Jeżeli będzie działalność zlikwidowana lub zawieszona, niestety będzie przedsiębiorca musiał w systemie ratalnym wydać tą dotację. Czy jeżeli ktoś skorzystał z pomocy, z dotacji, z pożyczki wiosną ubiegłego roku, czy może ponownie zwrócić się o taką pomoc? O dotacje mogą się zwrócić przedsiębiorcy, których PKD przeważający jest zamieszczony w znowelizowanej ustawy. Nie ma wpływu na ubieganie się o dotację fakt otrzymania pożyczki czy dofinansowania wiosną 2020 roku. To jest dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców, którego przedsiębiorcy mogą skorzystać bez względu na to, czy korzystali, czy nie korzystali z poprzednich instrumentów tarczy antykryzysowej. Nabór ruszył końcem grudnia. Jak spore zainteresowanie jest przedsiębiorców z terenu powiatu jaworskiego? Szanowni Państwo, ogłosiłem nabór wniosku z dnia 19 grudnia roku ubiegłego. Do chwili obecnej wpłynęło nam około 40-45 wniosków. Udało nam się około 30 wypłacić jeszcze w miesiącu grudniu. W miesiącu grudniu na ten cel pozyskaliśmy kwotę 3 milionów złotych z ministerstwa. W chwili obecnej mamy złożony wniosek na rok bieżący na kwotę 5 milionów. Oczekuję decyzji ministra. Wnioski codziennie wpływają do urzędu. Nie jest nie wiadomo jak duża liczba tych wniosków, bo wpływa po kilkanaście dziennie. Ale zakładam, że nie każdy z przedsiębiorców ma ten profil zaufany czy podpis elektroniczny, więc ja myślę, że większość przedsiębiorców jest na etapie właśnie ubiegania się o ten podpis, więc z tygodnia na tydzień wniosku będzie na pewno przybywać. Jeżeli mogę się zwrócić do Państwa, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że nabór wniosku trwa tylko i wyłącznie do 31 stycznia. Po 31 stycznia wnioski już nie będą realizowane, więc to proszę mieć na uwadze. Jak i prośba z mojej strony jeszcze jest jedna, żeby wnikliwie wypełniać dokumenty, które są na stronie praca.gov.pl, zwłaszcza zwrócić uwagę na oświadczenie o pomocy publicznej, żeby wypłacać całą pomoc, jaką Państwo żeście otrzymali w ramach tarczy antykryzysowej. Bo jeżeli wniosek jest niekompletnie wypełniony, czy informacja o pomocy publicznej jest niekompletna, my musimy wzywać do poprawienia.